Najnowszy epizod Star Citizen Live skupia się na prezentacji nowego ciężkiego myśliwca. RSI Scorpius. Uznano, że za mało jest reprezentantów klasy dwuosobowych ciężkich myśliwców i dodano kolejny statek do tej kategorii. Zanim myśliwiec osiągnął swój ostateczny wygląd, przeszedł około 20 iteracji. Obie osoby załogi wchodzą do kokpitu po drabince. Drugi pilot ma dostęp do zdalnej wieżyczki. Nowością jest możliwość przemieszczania wieżyczki z dachu na spód myśliwca, przez co znacząco zwiększa się pole ostrzału. Pilot ma do dyspozycji 4 działka S3 umieszczone na końcach skrzydeł i 2 wyrzutnie rakiet ukryte w kadłubie. W drugiej części epizodu przedstawiono nam efekty ostatniego sprintu. Na ukończeniu jest szpital w New Babbage. Pokazano nam też przykłady testowania nowych elementów planet, głębokich kanionów. Zobaczyliśmy też doniczkowe rośliny, które będą znajdować się w miasteczkach kolonialnych. W zamierzeniu mają generować owoce, które będzie można zbierać. Trzeba będzie też o nie dbać, by nie uschły. Na ukończeniu są też wnętrza domostw takich kolonii. Zobaczyliśmy też mały urywek powierzchni planety, najprawdopodobniej z systemu Pyro. Na koniec pokazano nam nocny wygląd Horizon, miasta w chmurach Crusadera.